Dzień dobry Państwu, witamy wszystkich bardzo serdecznie na konferencji prasowej poprzedzającej mecz pomiędzy Jagiellonią Białystok a Wartą Poznań w ramach 30. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Naszymi gośćmi są trener Adrian Siemieniec, dzień dobry. Dzień dobry. A także napastnik, rekordzista Jesus Limas. Cześć Jesus. W komunikacji z Jesusem pomoże nam Emil Kamiński. Zanim przekażę mikrofon trenerowi, mamy jeszcze dwie informacje. Pierwsza z nich to podczas najbliższego meczu, przed najbliższym meczem odbędzie się konkurs przeprowadzony we współpracy z firmami New Level Sports, a także Toyota Park Auto Białystok. Konkurs odbywać się będzie w okolicach sektoru Łuk pomiędzy Ultrą a VIP-em, a także na VIP-ie w dniu meczowym od godziny 14 do 15. Dzięki profesjonalnym urządzeniom od New Level Sport będziemy mogli mierzyć siłę wyskoku naszych kibiców. Do wygrania są bardzo atrakcyjne nagrody, w tym Toyota z pełnym bakiem na weekend, a także wiele innych atrakcyjnych nagród, a rozstrzygnięcie tego konkursu już w przerwie spotkania. No i druga ciekawa informacja. Nasz stadion odwiedzi pies. Nie byle jaki pies. Będzie to pies Marshall, znany z bajki Psi Patrol. Maskotka będzie dbała o dobry humor naszych młodych kibiców. A przy okazji będzie zbierała gry i zabawki, których już my nie potrzebujemy, nie używamy w domach, które się mogą przydać dzieciom w domach dziecka. Także prosimy pamiętać o tym, że można na stadion przyjść z rzeczami, które nam już są niepotrzebne, naszym dzieciom również, a mogą sprawić, że ktoś inny poczuje się bardzo miło, gdy taką rzecz otrzyma. Ode mnie to tyle. Przekazuję mikrofon trenerowi i zapraszam do zadawania pytań. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym wrócić do tego poprzedniego meczu z Wisłą Płock. To bardzo ważne zwycięstwo w kontekście walki o utrzymanie, patrząc na te wyniki zespołu z dołu, które troszkę punkty pogubiły. Tak chciałem zapytać, co pan myślał w 10, 11 minucie tego meczu? Czy był problem, czy wierzył pan, że można to spotkanie jeszcze na swoją stronę przechylić? Oczywiście to był bardzo trudny moment i tak jak już mówiłem, no dla nas, dla mnie jako trenera, dla klubu, dla kibiców, ale szczególnie dla piłkarzy, bo to oni w tym momencie muszą to dźwignąć na boisku. I co myślałem, no nie będę tutaj też mówił, że nie pojawiła się chwila zwątpienia, no bo to jest normalne w takiej sytuacji, że ta emocja się w głowie pojawia, ale to była chwila, dosłownie chwila, bo już musiałem zastanowić się razem ze sztabem i myśleć nad tym, co skorygować, co poprawić, żebyśmy w tym meczu zostali. Przede wszystkim tutaj pomóc zawodnikom, bo oni też tej pomocy w tym momencie potrzebowali. Także no, był to naprawdę trudny moment, ale no, mamy ten mecz bardzo dobrze przeanalizowany i ja doskonale wiem, my już doskonale wiemy, gdzie był problem i no, musimy to poprawić. Nie jest to łatwa sytuacja, bo ten problem leży bardziej moim zdaniem w naszej mentalności w tym momencie. Przede wszystkim uważam, że weszliśmy już bardzo dobrze, to jest pierwsze, co chcę powiedzieć, bo już praktycznie w pierwszej sytuacji mogliśmy strzelić bramkę po dośrodkowaniu w pole karne Marka. Potem była sytuacja, kiedy poszliśmy do intensywnego pressingu, tam popełniliśmy błędy i straciliśmy bramkę. Tylko paradoksalnie po tej bramce dalej byliśmy dobrze w tym meczu dysponowani, dalej mieliśmy piłkę i byliśmy groźni, mieliśmy kontrolę nad tym meczem. Tylko przytrafił nam się drugi błąd. Drugi błąd, który kosztował nas niestety drugą bramkę. I ta druga bramka położyła wszystko i na 20 minut zniknęliśmy z meczu. Zniknęliśmy z meczu, nie mieliśmy piłki, położyła nam się organizacja gry, bo po prostu mentalnie ten mecz nam uciekł przez ten trudny moment. I z takimi momentami musimy sobie radzić, bo mogło nas to naprawdę dużo kosztować. I jeszcze raz powtórzę, chwała piłkarzom za to, że ten trudny moment wytrzymali i po tych 20 minutach wróciliśmy do dobrej organizacji gry, ale przede wszystkim do fajnych momentów z piłką. Było mało tych momentów, wymagamy od siebie tego, żeby przy piłce utrzymywać się więcej, bo taką chcemy mieć tożsamość, a w tym meczu no niestety to więcej Wisła kontrolowała mecz poprzez posiadanie piłki od nas. I potwierdzałem to też oczywiście statystyki,
Ale to, co już mówiłem, powtórzę jeszcze raz, to też wymaga czasu i odpowiedniego procesu. Także pracujemy nad tym naprawdę, żeby to poprawić i mam nadzieję, że z meczu na mecz to będzie wyglądało lepiej. Teraz na fali tego zwycięstwa podchodzicie do meczu z Wisłą Płock. Jakby pan tego z Wartą Poznania, jakby pan tego rywala scharakteryzował? Taki kopciuszek ligowy, który co kolejkę zaskakuje, można powiedzieć, kolejnych przeciwników, co było widać też w meczu z Legią. No, przede wszystkim uważam, że już nie można patrzeć na Wartę z perspektywy kopciuszka, że trzeba troszkę zmienić postrzeganie tego klubu i tej drużyny, bo czasami mam wrażenie, że ocenia się to przez pryzmat może możliwości finansowych, może możliwości infrastruktury, tak? Może jakichś innych rzeczy, które nie wpływają na postawę bezpośrednio na boisku, a prawda jest taka, że Warta od momentu, kiedy trenerem jest jej trener Dawid Szulczek, to jest drużyna, która jest po prostu w górnej części tabeli i regularnie punktuje i nie wpada w większe kryzysy, także tamten proces funkcjonuje dobrze, dlatego to jest dobra drużyna po prostu ma swoje atuty, jest groźna we wszystkich fazach, a przede wszystkim jest też zorganizowana. Tylko to, co powiedziałem i to, co będę powtarzał zawsze, my chcemy wygrywać, ta drużyna chce wygrywać i to, że my mamy świadomość tego, że gramy z dobrą drużyną, my też jesteśmy dobrą drużyną i będziemy chcieli w sobotę to potwierdzić, a będziemy chcieli to potwierdzać w każdym kolejnym meczu. Gramy u siebie, gramy przed swoimi kibicami. Chcemy wykorzystać ten poprzedni mecz, który nastawi nas naprawdę na bardzo pozytywnie do tego, co jest przed nami i skupiamy się już tylko na sobocie, nie możemy się doczekać. Jeszcze proszę powiedzieć, jak wygląda sytuacja zdrowotna, przede wszystkim jeśli chodzi o nieobecnego ostatnio Tarasa Romańczuka. Teraz powoli wraca do treningów. Teraz te dwa dni w jego przypadku będą kluczowe. Ale trenuję już z drużyną, także zobaczymy, jakie decyzje podejmiemy w kontekście najbliższego meczu. Reszta zawodników tak naprawdę jest w procesie i nawet Wojtek Głaski już powoli wraca do zajęć, więc sytuacja kadrowa uważam, że jest naprawdę bardzo dobra na dzisiaj. Oczywiście zawsze w sporcie jest tak, że jakieś drobne urazy są, ale to jest raczej normalne. No, to jest profesjonalna piłka, ona też wymaga często poświęceń i ten zdrowie zawodników też momentami na tym cierpi, także może się okazać sytuacja. Zobaczymy, jeszcze mówię, dwa dni są kluczowe, że z wyjątkiem Izraela Puerto, który pauzuje za kartki, wszyscy zawodnicy będą do naszej dyspozycji. W jakim wymiarze czasowym to też może być różnie, bo niektórzy, ten ich stan zdrowia nie będzie pozwalał na to, żeby korzystać z nich od pierwszych minut na przykład, ale to też nie znaczy, że nie będą kompletnie do dyspozycji. Dziękuję. Dzień dobry. Trenerze, chciałbym jeszcze o to Wartę dopytać, znaczy polega jej fenomen. No zdarza się, że jakiś zespół ma wyskok na rundę, powiedzmy sezon. W Warcie to już jest drugi sezon takiej dobrej gry pod trenerem Szulczkiem, więc raczej nie ma mowy o przypadku czy o wyskoku. Najniższy budżet w lidze, bez jakichś wielkich gwiazd. Do tego, no czasami mogą pomóc kibice, ale trudno powiedzieć, że ta garstka widzów w rodzisku kocioł jakiś tam stwarza, zresztą Warta dużo więcej punktów zdobywa na wyjazdach. No to spytam trenera, co takiego jest w tym zespole? Przede wszystkim uważam, że bardzo dobry trener. Wiem, że macie świadomość tego, że z Dawidem się przyjaźnimy, ale to nie jest żadna wycieczka prywatna, po prostu tak uważam. Druga sprawa to uważam, że dobrze zbilansowana drużyna, bo są w tej drużynie zawodnicy jakościowi, ale są też, znaczy, żebym teraz nie zabrzmiał, że kogoś obrażam. Chodzi mi o takiej dużej jakości piłkarskiej, ponadprzeciętnej na tą drużynę, ale są też zawodnicy, którzy mają gen, bardzo dobry gen i mentalność do bronienia i potrafią to robić niektórzy z nich najlepiej w lidze. Do tego dobry proces treningowy i fajna mentalność tej drużyny powoduje, że po prostu to jest dobra drużyna.
drużyna po prostu i dlatego przez dłuższy okres funkcjonując w dobrym środowisku i fajnym procesie są w stanie regularnie punktować. Tak bym to scharakteryzował po prostu, że to jest też drużyna bardzo agresywna i tej agresywności też będziemy musieli się przeciwstawić, ale tak jak się nauczyłem teraz na kursie pro, wszystko przedale nie ma znaczenia. My przede wszystkim chcemy pokazać siebie, my przede wszystkim gramy u siebie, my przede wszystkim chcemy też dominować, chcemy przejmować kontrolę nad całym meczem, nie tylko nad fragmentami, i chcemy wygrywać. I to jest dla nas najważniejsze i tak się nastawiamy i taką mentalność budujemy i z taką mentalnością chcemy wyjść na sobotnie spotkanie. No właśnie, bo jak na razie to tylko trzymacie trenera pytania, ale to jest jak w piosence Manamu, falowanie i spadanie. To co zrobić, żeby w sobotę było falowanie i falowanie? No na pewno brakuje nam takiego scenariusza spotkania, w którym od pierwszej do 90 minuty mamy cały czas kontrolę i ten mecz jest spokojny, ale no to jest ekstraklasa, to jest piłka nożna, a jeszcze moment, w którym jesteśmy sezonu, to raczej nie jest dobre środowisko do tego, żeby te mecze były po prostu zamknięte, w sensie, że jedna czy dwie bramki mogą zamknąć to spotkanie. No tutaj do końca trzeba będzie walczyć o punkty i faktycznie te mecze nasze są emocjonujące, jest taki roller coaster, ale mam wrażenie, że też chyba wszyscy tego potrzebowaliśmy trochę, żeby tą emocję poczuć. Fajnie, że i bardzo dobrze dla drużyny, dla klubu jest to, że w dwóch przypadkach finalnie te emocje były takie no, pozytywne, no bo mecze zakończyły się zwycięstwem. Oczywiście w Kielcach też były emocje, niestety ból i rozczarowanie, ale to też jest emocja. To też trzeba o tym pamiętać, że to też jest emocja, która jest do wykorzystania, tylko trzeba umiejętnie ją zarządzać. Także no my robimy wszystko, żeby ten scenariusz meczu był tak, jak chcemy, ale piłka i życie czasami pisze inne scenariusze, więc my musimy na nie reagować i się do nich też umieć dopasować. Mamy 6 punktów po 3 meczach. Czy jesteśmy zadowoleni? Nie. Nie jesteśmy zadowoleni. Nie jesteśmy zadowoleni. Chcieliśmy mieć 9. Oczywiście te mecze układały się różnie, ale to nie ma znaczenia. My chcemy iść do przodu cały czas i chcemy wygrać w każdym meczu i po prostu może na dzisiaj na tyle sobie zapracowaliśmy, żeby mieć 6, także musimy mocniej pracować jeszcze na boisku i w procesie treningowym, żeby do nas w meczach ligowych to wracało i żeby wygrywać cały czas. Jak sobie myślę, ten podkreśla tą dyscyplinę taktyczną, warto, że może lekiem na to będzie Mark Buła z jego nieprzewidywalnością, umiejętnością uderzenia z nieprzewidywalnych sytuacji czy takiego rajdu. W jakim on jest na nastroju po tym hat-triku w Płocku? Jak na zajęciach wygląda w tym tygodniu? Zapraszam na trening. Nie, oczywiście żartuję, to nie było złośliwe. Zawsze punktem odniesienia jest mecz. I punktem odniesienia do oceny piłkarzy przede wszystkim jest to, jak prezentują się w meczu. Ja bym chciał może zwrócić uwagę na coś innego, bo to co zrobił Mark, ale na przykład też i Jesus dołożył swoją bramkę i ta współpraca ich, ale też no w innych meczach my często oceniamy naszych liderów, szczególnie w ofensywie, za to, że strzelają bramki. No ja jako trener chciałbym, żebyśmy spojrzeli troszkę na to szerzej. I teraz dla mnie najlepsze i najbardziej budujące i najbardziej takie inspirujące i za to też im podziękowałem było to, jak pracowali dla drużyny w tym meczu. Jak byli intensywni, jak potrafili zaangażować się w grę w obronie. Proszę mi wierzyć, że przy mentalności stricte ofensywnej, kiedy jesteś zawodnikiem, który cały czas chce atakować, nie jest łatwe w taki sposób reagować. A no naprawdę było wiele sytuacji w tym meczu, w których czy Mark, czy Jesus bardzo mocno pracowali dla drużyny. Dla drużyny od strony intensywności, od strony pracy w obronie, od strony realizowania zadań w defensywie. Poświęcili się dla tego momentu, bo drużyna tego potrzebowała i to jest świetne. To jest świetne, bo drużyna też to widzi, też to docenia.
I jest w stanie też na zasadzie synergii wzajemnie na siebie oddziaływać i dla siebie pracować. Oczywiście pytanie było o Marka, więc w nawiązaniu do Marka podłączyłem do tej sytuacji Jesusa, bo to są zawodnicy wybitnie ofensywni w naszej drużynie, ale naprawdę wielkie brawa dla całego zespołu, tych co wyszli na mecz i tych co weszli w trakcie meczu, bo uważam, że zmiany też dały nam dużo intensywności i pozwalały nam lepiej kontrolować ten mecz. Za poświęcenie, naprawdę, za poświęcenie, za intensywną grę, za wiele momentów, w których bardzo ciężko pracowali. Solą piłki nożnej są bramki i kibice najwięcej, najczęściej widzą tych, którzy albo bramki zawalają, że tak powiem, albo je strzelają i tych się najbardziej docenia, ale ja jako trener doceniam ich za te statystyki, bo to jest świetne, co zrobili i co robią, ale też patrzę na to, co robią dla drużyny i to jest dla mnie bardzo ważne i to jest warte podkreślenia. Bardzo chętnie się tym podzielę, bo takie też materiały mam przygotowane, jeżeli chcielibyście zobaczyć to jak najbardziej. Ja teraz spytam jeszcze o ważną sprawę. W Ekstraklasie po godzinach ostatniej w stacji Kanał Plus prezes Wojciech Portkiewicz powiedział, że umówiliście się, że jeśli Jagiellonia się utrzyma, to trener zostaje. Pewnie trener to potwierdzi, ale chciałem się spytać, jak to wpływa na pracę trenera. No bo wydaje mi się, że to jest jakiś taki dodatkowy bodziec, że nie jest tak, że nie zależy wszystkiego w czerwcu, nie ma, że przede mną szansa. Jak do tego trener podchodzi? Podchodzę zadaniowo, po prostu staram się każdego dnia pracować najlepiej jak potrafię i no jest to oczywiście dla mnie coś bardzo dobrego. No i bardzo się cieszę, że prezes tak powiedział. Zresztą wiem, że tak powiedział, bo wiem, jak rozmawialiśmy, więc powiedział po prostu prawdę. No fajnie, że to, co się teraz dzieje, jest w moich rękach i zależy ode mnie. No to jest chyba najlepsza sytuacja w życiu, jeżeli możesz wziąć odpowiedzialność za swój los i masz na to wpływ. Oczywiście nie jestem w tym sam, bo jest sztab, który mi pomaga, są piłkarze, którzy muszą mi pomóc na boisku i sobie, i klubowi, są kibice, którzy nas wspierają, państwo, którzy też tym żyją i wspierają klub i swoją pracą, więc tylko, że no dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że nie musimy patrzeć na to, co się dzieje dookoła nas, tylko sami jesteśmy, tak jakby los jest w naszych rękach, więc to jest fantastyczne. No, no najgorsza sytuacja jest wtedy, kiedy po prostu musisz czekać na to, co się wydarzy, bo nie masz na to wpływu. My mamy dzisiaj na wszystko wpływ i chcemy brać za to odpowiedzialność. Dziękuję bardzo. Koniec? Aha, to ja tylko na koniec, bo ja zanim oddam głos Jesusowi, chciałem z tego miejsca pozdrowić i też przeprosić redaktorów Marciniaka i redaktora Iwańczyka za to, że nie stawiają kropek na niej przycin. Dziękuję. Dosyć tak chyba ostrych słowach przekazywali jakieś uwagi, żeby znać, co to były za them advices and what was that? No, it's normal. No, during the game we have few situations or we have some moments that inside maybe we cannot see everything, and the coaches from the side they are looking all the game and they just can, you know, help us to change something, because first 20 minutes we was not on the pitch and everybody was angry, and the coaches, you know, they can look everything and try to help us to change our performance, our tactic, our setup. And it was okay, maybe they was angry because it was after 2-0, but it was good that sometimes we have this break on half time that we can talk and change, and it was happening this game that we could, you know, finish this first half and go to the second half like a new game and try to win, and we did it. Więc Wojtek, odpowiadając na twoje pytanie, Jesus powiedział, że po prostu trenerzy z ławki widzieli więcej niż zawodnik z murawy. Dlatego też po prostu była taka wymiana uwag. Oczywiście tam było, miało prawo być nerwowo, bo drużyna przegrywała, jak Jesus powiedział, przez pierwsze 20 minut po prostu nie było ich na boisku.
Stąd też był taki wynik. Tak więc to było przekazanie uwag, też po to, żeby pomóc drużynie. Natomiast też zmiana nastąpiła w przerwie, kiedy po prostu drużyna zeszła do szatni, powiedziała sobie, że przed nimi druga połowa. Druga połowa tak jakby był za chwilę, nowy mecz się zaczynał, tak więc bardzo ważne jest to, żeby w tej drugiej połowie zagrać dobrze. No i to co miało miejsce w drugiej połowie, udało się odwrócić losy spotkania. Przechodząc już do Warty, chcę cofnąć się do tego meczu w Grodzisku pierwszego. W moim odczuciu jednego z najgorszych, jeśli nie najgorszego w wydaniu Jagiellonii dotąd. Na dodatek powiedziałem, że to było bezpośrednio po Polsce z Legią Zielona Góra. I pamiętam ten wielki zawód, jak ty wspominasz tamten mecz. I spytam o to samo o co do trenera. Jak ty odbierasz Wartę Poznań, właśnie drużynę bez wielkich gwiazd, bez wielkich stars, za to bardzo groźne. But which is very dangerous for everyone. Yes, as you said, after the cup, we play our worst game against them. But this is the past. We are now focusing in our next game at home. It's good that we are playing here with our fans, with our families, with our people. And okay, maybe they don't have big stars, but they have good players. They show game by game, and on the table they are what they deserve. It's a strong team. They fight all the time, 90 minutes. They press all the time, and we have to be ready for this tough game. Just play our game, our plan, follow the plan until the end, and try to don't let them to do what they like or what they are doing all the time. Because they come here for after big win against Legia, so they will be happy, they will be ready for the next one. But they come here, it's our home, and they have to fight to take three points here, because it will not be easy. Więc Wojtek, odpowiadając na twoje pytanie, Jesus powiedział, że owszem, doskonale pamięta tamto spotkanie, potwierdził twoje zdanie, że był to jeden z najgorszych meczów Jagiellonii w tej rundzie. Doskonale pamięta atmosferę, która towarzyszyła tamtemu meczowi, że to było zaraz po tej porażce w Zielonej Górze, natomiast on już nie chce do tego wracać, że to jest przeszłość, teraz skupia się tylko na tym, co nas czeka w sobotę. Jeżeli chodzi o zespół Warty, powiedział faktycznie, może nie ma wielkich gwiazd, ale ma dobrych zawodników, którzy tworzą dobrą drużynę i to nie jest przypadek, że oni są tak wysoko, że zajmują takie wysokie miejsce. Przede wszystkim to jest drużyna, która stosuje wysoki pressing, która walczy, która dużo biega i na pewno przyjdzie tutaj jeszcze uskrzydlona tą wygraną z Legią Warszawa. Natomiast Jesus podkreśla, że gramy u siebie przed naszymi kibicami, chcemy zdobyć 3 punkty i to jest dla nas bardzo ważne, żeby odnieść zwycięstwo tutaj. I jeżeli Warta chce tutaj przyjechać po 3 punkty, no to najpierw będzie musiała uporać się z Jagiellonią, która czuje się w tej chwili mocno. Wiadomo, że wszyscy będą liczyć, szczególnie po takim występie w Płocku, na ciebie i na Markę, na wasze gole w tym spotkaniu. Ale chyba też trzeba będzie bardzo ważne w defensywie, bo to, że Warta zdobywa tyle punktów na wyjazdach, to też nie jest przypadkiem, że to jest drużyna, która potrafi skontrować, potrafi wykorzystać nieuwagę gospodarzy, bo z tych punktów gospodarza atakuje. No, they have to take care about us, because if we cannot think all the time about the opponent, we have to think about us, to do our game, and they have to be ready for us. Mark and me, we are the offensive players of the team, and we have to do our job, to score goals, give assists, but also defend. They can defend us, but we have to find a way to, you know, to keep this good moment that we are now, and try to shoot all the time, create situations to the goal and score the goals. Więc dziękuję. Jeszcze tylko tak gwoli formalności, Jesus powiedział, że to w tym momencie Warta będzie musiała znaleźć sposób na to, żeby zatrzymać Jesusa i Marka, bo zdają sobie sprawę, że są w tej chwili w dobrym momencie i oni będą chcieli to podtrzymać, na pewno będą kreować sytuację, na pewno będą starali się strzelać, tak więc tak jak Jesus powiedział, może my nie skupmy się na Warcie, a bardziej myślmy o własnych atutach, o tym, żeby je wykorzystać. Jeżeli to zrobimy, jeżeli zagramy swoje, to będzie dobrze. To ja jeszcze o ten rekord, dwa słowa. Jesus, jak się czujesz jako absolutny rekordzista w liczbie bramek strzelonych zapisałeś się w historii klubu już. I'm very happy, because when I start the season, I was not thinking about this, but game by game, goal by goal, I was closer. The people was talking all the time about the Frankowski record,
And now I achieve. I'm very happy. I have this challenge when I start the season, and for me it's no special hour to be, you know, part of the history of Jagiellonia. For me, for my family, for my son, that when he will grow up, he will see that I was part of this big club. So for me, it's very happy. Jesus, odpowiadając Michał na twoje pytanie, stwierdził, że dla niego to jest wielka sprawa. Kiedy zaczynał się sezon, tak naprawdę nie myślał jeszcze o tym rekordzie, ale za każdym razem każdy mu przypominał o tym rekordzie, że Frankowski coraz bliżej, więc on też tak zaczął powoli o tym myśleć. No i na pewno jest dla niego wyjątkowy moment, że no, stał się ważną częścią tej ponad stuletniej historii dużego klubu, jakim jest Jagiellonia Białystok. Cieszy się, że kiedyś jego syn spojrzy w karty historii Jagiellonii, zobaczy, że jego ojciec tutaj pobił rekord Frankowskiego, że jest najlepszym strzelcem Jagiellonii w Ekstraklasie. To dla niego jest wielki moment. Cieszy się, że on, cieszy się jego rodzina, tak więc to jest na pewno dla niego powód do wielkiej radości. No i w tym sezonie Jesus na swoim koncie 13 goli, Mark też 13 goli. Kto będzie królem strzelców? Kto będzie top scorer? I hope both. You know, we are making sometimes a joke that I say to him one time, hey, we have to fight for the team, but I won't be on the top with you, because it will be nice for the club that two players, you know, have finished the season on top scorer. Więc Jesus powiedział, że ma nadzieję, że on z Markiem wspólnie sięgną po tę koronę króla strzelców. Oczywiście, kiedy wychodzi się na boisko, nikt nie myśli o tym, kto ma ile goli, tylko najważniejsze jest to, żeby drużyna wygrała. Ale już tak w szatni żartują, że zrobią wszystko, żeby obaj zawodnicy sięgnęli po koronę króla strzelców, żeby i klub był z tego usatysfakcjonowany, oczywiście, żeby oni też mieli własne powody do radości.